Jesteśmy dzisiaj gośćmi pana Ryszarda Karwowskiego w Miedznie, autora książki Miedzne i okolice wczoraj i dziś. Jak długo pracował pan nad tą książką? No, muszę powiedzieć, że trochę się zeszło. Dlatego, że najpierw trzeba przygotować materiały, to od lat 70. jeżeli z tamtego ubiegłego wieku. Materiały, zdjęcia, lubiłem fotografować. No i magazynowałem to, aż w końcu przyszło mi do głowy, że może to w końcu opisać, bo już te wycinki z gazet miałem, też jakiś tam książek brałem, materiały. Później się udałem do archiwum diecezjalnego w Drohiczynie i z innych jeszcze archiwów. No i tak zacząłem to pisać. Myślałem, że mi się to nie uda po prostu. No, a kiedy pan zaczął? No jakieś 3 lata temu zacząłem pisać. No i to myślę, że mi się udało, bo no jednak ludzie są zainteresowani tym. Bo nie wiem, niewielka serwa to jest album. To jest cała historia Miedzy i okolic, czyli wszystkich miejscowości na terenie gminy. Plus tam jeszcze na przykład trochę o Stoczku, trochę o Wygrowie, trochę o innych. Bo to są okolice po prostu. No i dużo zdjęć, ponad 1000 zdjęć. Starych, nowych, moich i innych autorów. No i opisy różnych takich właśnie historycznych spraw, bieżących spraw. Miedzna nie miała do tej pory swojej monografii? Nie miała. Nie miała. Coś tam było w jakichś tam gazetach, w jakichś tam w internetowych stronach. Ale tak po trochu. Bo tam jest. Jest dzisiaj, jutro będę zginąć, nie będzie. A książka to jest książka. Uważałem, że należało to wierszyć, bo to robi wielkie taka książka. No, książka jest imponująca, zwłaszcza pod względem ilustracyjnym. Jest mnóstwo tutaj zdjęć i myślę, że mnóstwo, bardzo wiele osób z gminy Miedzna tutaj się odnajduje na łamach tej książki. Tak, pomagali panu w pracy? No niektórzy tak. A to chyba tylko, że dlatego, jak prosiłem o coś, o jakieś zdjęcia, czy jakieś stare, szczególnie te stare, takie właśnie przedwojenne, z okresu międzywojennych, no pomagali. Robiłem wywiady z ludźmi. To się w tamtych czasach, przed pandemią, to było łatwo. Tak. Bo teraz piszę drugą książkę, to już jest trudniej, no ja nie mogę kogoś narażać, siebie narażać, bo miałem takie właśnie adresy, że mogłem tam jechać, dzwoniłem, ustaliłem, ale to jak ludzie się boją, ja też się bałem wtedy. Ja przyglądałem książkę i wydawało mi się, że już pan wszystko napisał, to co będzie w tej drugiej? Będzie to, no będzie podobne, tylko więcej jeszcze. No jeszcze więcej mam materiałów teraz w tej chwili, bo ludzie sami to przynoszą. Mają, zobaczyli, że jest książka, bo tak nieufnie jakoś, a co on tam napisze? Jakiś tam nauczyciel z rolniczej szkoły. No, albo tam gdzieś w SKR-ze pracowałem kiedyś. To, no i udało mi się, zresztą nie mam takiego wysokiego historycznego, ja jestem... Czyli to będzie dalszy ciąg, czy jakby rozszerzone wydanie? Rozszerzone wydanie, tak? Bo gdyby to był pierwszy tom, pierwsza część, bo to nie jest napisane, że pierwsza, to by była druga. A to będzie tylko rozszerzone i... Coś więcej będzie na ten temat, co jest. Z każdej miejscowości, gdzie tam coś znalazłem. Bo to różne są zdjęcia stare, jakieś takie, no byle jakie. A te zdjęcia archiwalne są pozyskane, czy to są pana zdjęcia? To są moje zdjęcia. Ja robiłem czasami komuś reprodukcję jakoś zdjęć ze starych. No i to mi zostało w negatywach. No i negatywy później można z negatywu zrobić. U fotografa teraz się robi coś takiego poprzez jakieś tam techniczne, te cyfrowe aparaty. No, ale większość zdjęć jest moich. Ja zaczynałem, od dziecka robiłem zdjęcia. Znacie Państwo taki aparat AMI, Druch był taki. Druch to znano nazwa. Zmiana, taki miałem tak. Aparat robię. No i później cały szereg tych Zenitów, tych radzieckich. Ja pamiętam kiedyś, jak już chciałem mieć taki lepszy aparat, trzeba było zezwolenie mieć w tamtych czasach komunistycznych. To do wojewody jeździły. Żeby mnie podpisał zgodę? Tak, zgodę, bo nie można było kupić aparatu jak w sklepie takim właśnie fotograficznym. Taki byle jakie zmieniane, bo to można było kupić. Takiego absolutnie. No ale i później się zaczęło wszystko. Robiłem zdjęć na ślubach, pogrzebach, chwilach, weselach. Ale też na uroczystości. I oczywiście uroczystości jakieś takie właśnie gminne. No tu są wszystkie tam jakieś tam takie spotkania. Zjazdy wszelkiego rodzaju. Także nazywali mnie, później taki był naczelnik Pieszka, bo przed tym byłem gminnym takim fotografem do wszystkiego, a później nazywał, że byłem nagminnym fotografem.
Śmieliśmy się z tego właśnie wtedy. No właśnie, to jest to samo. A jakie jest zainteresowanie książką ze strony mieszkańców? Myślę, że bardzo, skoro jeszcze chcą, bo mało. I jeszcze musiałem, to, czy jeszcze jedną setkę dodrukowałem. No, i to też pójdzie. Myślę, że pójdzie. Bo każdy coś dla siebie może znaleźć. I siebie czasami może znaleźć w tej książce. Swoje zdjęcia, swoich przodków. No to jest bardzo ważne. No i już myślałem, że 300 wystarczy. Ale znowu, no, dzwonią, przychodzą, niestety.